Elbląski Park Technologiczny stał się przystanią dla firm, które postawiły na innowacyjne technologie. Pomysły są różnorodne i skierowane do sportowców, miłośników sportów wodnych oraz dla przedsiębiorców. Podczas spotkania promującego nowoczesne rozwiązania stworzone w ramach platformy startupowej Hub of Talents, zainkubowani przedsiębiorcy przedstawili swoje projekty. Zrealizowaliśmy pomysł wielofunkcyjnego, modułowego katamaranu wodnego, smartbusa, który tutaj udało nam się i zwizualizować, doprowadzić do powstania dokumentacji technicznej, jak również całego planu biznesowego. Bartosz Firmowski postawił na branżę gastronomiczną i to właśnie dla niej przygotował kilka rozwiązań. Produkt został przygotowany dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi biznes gastronomiczny i sprzedaje napoje na porcje, niezależnie od tego, czy to są napoje alkoholowe, czy bezalkoholowe. Zadaniem systemu jest zwiększenie efektywności wykonywania podstawowych czynności dla każdego menadżera czy właściciela przedsiębiorstwa. Projekt rozpoczął się rok temu. Przez cały czas jego trwania przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie. W Hub of Talents startujemy po to, żeby uzyskać dofinansowanie na maszyny do zakupu i do masowej produkcji tych urządzeń. Przy współpracy Politechniki Gdańskiej i PWSZ-u w Elblągu skonstruowaliśmy urządzenie, specjalne algorytmy, które pomagają, czy wyróżniają nasz produkt, bo technologia Beacon jest ogólnie dostępna na świecie, ale uważam, że półtora roku, które poświęciliśmy na doskonalenie tego produktu, jakby wybije ten produkt na rynek i poprzez zastosowanie naszych aplikacji, czyli tego, w jaki sposób wykorzystujemy tę technologię, no pomoże nam w dotarciu do większego grona odbiorców. W Elblągu miałem możliwość skonfrontowania tego, co mi się wydaje, że jest słuszne, z tym, co sądzą specjaliści, opracowania planu marketingowego, skonsultowania z wieloma ludźmi różnych szczegółów i opracowania projektu technicznego, który jest tym naszym prototypem na etapie inkubacji. Teraz przedsiębiorcy wypływają na szerokie wody. Po trwającym programie inkubacji mają możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania startupu. Dofinansowanie może wynieść nawet 200 tysięcy euro. Młodzi przedsiębiorcy ogromny potencjał dostrzegają także w samym Elblągu. Jest to odpowiednie miejsce na innowacje, jest to odpowiednie miejsce na ściągnięcie infrastruktury automotive, technologii oraz stworzenie dużych fabryk produkcyjnych. Hub of Talents realizowały parki technologiczne z dwóch województw, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Z nietypowymi pomysłami na biznes wystartowało łącznie 60 startupów.